finale mieliśmy znacznie trudniejszego przeciwnika. Drużyna NRD po wygraniu 2-1 ze Związkiem Radzieckim w półfinale urastała do roli faworyta. Tym bardziej, że zespół ten demonstrował futbol twardy, konsekwentny, prosto dążący do celu. Te walory podparte były indywidualną techniką i znakomitą kondycją każdego z graczy. Bardzo szybko nasi piłkarze zrozumieli, że spotkanie z przeciwnikiem to nie przelewki. Już w 7 minucie po wolnym, absolutna bezradność naszej obrony i bramka dla NRD. Strzelcem jest Hartmut Schade. W 7 minut później znowu bramka. Tym razem zdobył ją Martin Hoffmann. Jest już 2-0. Oto ten gol. Złoty medal coraz dalej umyka naszym piłkarzom. Le but de la République démocratique allemande, marqué par le numéro 11, Hoffmann. Goal for the German Democratic Republic. Taki stan meczu utrzymał się do przerwy. W drugiej połowie nasi jakby grali trochę lepiej. W 14 minucie bardzo ładna kombinacja. Strzał Szarmacha broniony jednak przez Kroja na ruch. Róg bije Dejna. Dejna, znakomita główka lata. Wynik 1-2. Kilkakrotnie Polacy mogli zdobyć bramkę wyrównującą. Za każdym jednak razem sytuacje nie zostały wykorzystane. Nie bez winy naszych piłkarzy. Na 6 minut przed końcem meczu zawodnicy NRD przypieczętowali swe zwycięstwo 3. bramką po pięknym solowym rajdzie Hafnera. I w ten oto sposób mistrzowie stali się olimpijskimi wicemistrzami.